Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym zajmiemy się wymianą świec zapłonowych iskrowych w silniku benzynowym X16 XL 1616 zaworów, samochód Opel Astra G2. Akurat na tym samochodzie dość sporo podstawowych poradników powstaje, tak więc i wymiana świec też będzie tutaj pokazana krok po kroku, jak to zrobić samodzielnie pod domem, w garażu, czy też po prostu gdzieś na łące. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście zestaw wszystkich nowych świec. Czyli nie kupujemy tak, że kupujemy jedną świecę, tylko kupujemy cały zestaw. Tyle, ile mamy cylindrów, w tym wypadku jest to czterocylindrowy samochód, cztery świece i cztery nowiutkie świece kupujemy. Jakie świece kupić, jakiego producenta, to już zostawiam Waszemu wyborowi. Jeżeli chcecie mieć pewność, żeby świece były idealnie dopasowane do Waszego silnika, warto kupić świece oryginalne, takie jak zaleca producent, czyli w tym wypadku GM. Ale nie ma żadnych problemów, żeby kupić NGK, Briski, Championy czy jakiekolwiek inne według Waszego uznania. Tutaj niektórzy będą kierować się ceną, niektórzy renomą, marką. Tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Na wszystkich świecach silnik powinien pracować tak samo, aczkolwiek niestety tak nie jest. Czasami jest tak, że kupimy świece jakieś najdroższe, najlepsze, jakiekolwiek tylko moglibyśmy sobie wymarzyć, wkładamy do silnika i rzeczywiście nasz silnik pracuje w taki sposób, że czujemy, że jest szybsze auto, ale podczas normalnej pracy po mieście możemy zauważyć sytuację taką, że auto jest bardziej zrywne i tak naprawdę może powodować dyskomfort pewien. Więc ja spokojnie zalecam tutaj GM-y oryginalne, ewentualnie jakieś tam standardowe NGK, a ewentualnie, jeżeli chcecie podnieść walory, można tak powiedzieć, wydajność swojego silnika, można próbować stosować świece droższe różnych producentów, specjalnie właśnie dopasowanych do troszeczkę wyższych osiągów. Ok, co tu teraz takiego istotnego przy wymianie świec jest? Oczywiście świece muszą być nowe, na pewno nieużywane, ponieważ tutaj te takie metalowe uszczelki, które dogniatają się uszczelniając miejsca do kręcania naszych świec, muszą być nowiutkie, gotowe do zgięcia. Dobra, co jeszcze jest potrzebne? Klucz dynamometryczny. Dlaczego on jest taki istotny? Jeżeli będziemy mieli klucz dynamometryczny i dokręcimy świecę takim momentem, czyli taką siłą, jak producent zaleca, czyli na przykład 25 Nm, to w takim wypadku wszystkie cztery świece dokręcimy idealnie tym momentem. Za pomocą dokręcania rękami, różnymi kluczami, nigdy nie dokręcimy każdej tak samo, a i jest duże prawdopodobieństwo, że możemy urwać gwint rzadziej w świecy, a częściej po prostu w głowicy, w silniku. A to nie jest dobre, bo wtedy jest spory problem, spore koszta. Dlatego też ten klucz dynamometryczny warto zakupić w Autoparts, czyli www.aparts.pl. Pamiętajcie, to jest nasz partner. Tam z kodem rabatowym AUTOFAN zakupicie wszystko taniej niż, że tak powiem, człowiek idący z ulicy. Tak więc ten kod warto zapamiętać i wykorzystywać. Wszelkie świece, wszelkie części, klucze, narzędzia, wszystko zakupicie www.aparts.pl. Ok, zabieramy się za wymianę świec. Niektórzy stosują do gwintu tutaj różnego rodzaju miedź w sprayu, jakieś specyfiki. Można stosować, one mają przeciwdziałać zapiekaniu się świec. Ale jeżeli wymieniacie świece tak naprawdę zgodnie z czasem, nie wiem, co jakie powinny być te świece wymieniane co roku, co 2 lata, co 30 tysięcy kilometrów i tym podobne, to nie ma nigdy problemów. Problemy z odkręcaniem świec są wtedy, kiedy ktoś naprawdę nieźle dowali bez klucza dynamometrycznego, przepraszam, i dodatkowo nie przestrzega tych czasów, tylko te świece pracują czasami dwukrotnie dłużej niż pracować powinny. I wtedy czasami jest takie zapiekanie się i ciężko odkręcić te świece. Aczkolwiek da się. Można wtedy zastosować jakieś środki typu odrdzewiacze, żeby tam wpsiknąć do komór, gdzie są świece, i w tym wypadku ten środek wkręci się, znaczy wpłynie tutaj w gwint i odkręcimy świecę. Tak więc ja nie stosuję żadnych specyfików, nowe świece i co około 15-20 tysięcy kilometrów po prostu wymieniam na nowe, odkręcają się bez najmniejszego problemu. Czy coś jeszcze będzie potrzebne? Kilka podstawowych narzędzi. Ewentualnie, jeżeli macie sprężone powietrze, kompresor, to przedmuchać najpierw, zanim zaczniecie wykręcać świece, właśnie gniazda, gdzie są te świece tam wkręcone, tak żeby ewentualny kurz po prostu wydobyć. Dobra, zabieramy się za wymianę, obserwujcie. Ok, tak więc na wstępie skorzystamy z rękawiczek dla mechaników, które też są w Aparcie dostępne. Fajna rzecz, naprawdę warto coś takiego mieć. Następną rzeczą odkręcimy plastikową osłonę silnika, pod którą jest zespolona listwa zapłonowa, DIS tak zwana.
Okej. Świece są tutaj cztery przygotowane. Zestaw narzędzi mamy. Jeżeli nie macie zestawu narzędzi, warto sobie taki zestaw narzędzi zakupić gdziekolwiek. Oczywiście w aparcie też jest. Dobra. Wszystko mamy. Klucz dynamometryczny mamy. Też w aparcie czy gdziekolwiek sobie kupicie. I ustawimy tutaj moment taki, jak w samochodzie tym przy dokręcaniu świec powinien być, czyli 25 Nm. Jeszcze to potwierdzę przed samym wkręcaniem. Ale teraz skupmy się na rozkręceniu. Tak, korek od oleju. Wszystkie śruby są już luźne. Możemy w tym momencie wyciągnąć listwę. Listwę wyciągamy trzymając z dwóch stron. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo i wyjdzie. Tak wygląda. Cewka zespolona. Listwa zapłonowa. W tych gumowych fajkach, które tutaj są, są sprężyny. I czasami warto dokładnie przyjrzeć się tutaj tym fajkom, czy nie ma jakichś przebić, białych oznak opalenia, ponieważ te gumowe fajki będą nadawać się do wymiany i takie fajki można zakupić na przykład w sklepie Aparts albo na Allegro czy gdziekolwiek. Tak więc tutaj wszystko wygląda bardzo dobrze, nic nie trzeba robić. Odkładamy listwę na bok razem ze śrubami i teraz jeżeli mamy kompresor lub powietrze sprężone, można, że tak powiem, wydmuchać. Jeżeli nie mamy, no to oczywiście nic nie zrobimy. Czas teraz odkręcić te nasze świece. Co nam się przyda? Grzechotka duża lub średnia i odpowiednia końcówka. I tak, grzechotka, przedłużka, taki kątowy element, on ułatwi nam odkręcanie ze względu na to, abyśmy czasem nie uszkodzili świecy. I szesnastka do świec z taką gumą w środku, dzięki czemu wyciągniemy świece bez problemu. Tak więc tak wygląda mój komplet, spójrzcie. I zobaczcie teraz, jak będę odkręcał. Nakładamy delikatnie. I odkręcamy. Odkładamy.
i w tym momencie będziemy mogli sobie nowe świece wstępnie wkręcić. Do silników często są stosowane świece 4 lub dwuelektrodowe jako standard, a tamte, jak widzieliście, 6-elektrodowe to już są, można powiedzieć, specjalistyczne, droższe świece. Ok, wkręcamy wstępnie nowe świece, czyli wsuwamy w klucz w ten sposób. Okej, zostały jeszcze 3 świece do wstępnego wkręcenia i następnie za pomocą klucza dynamometrycznego dokręcimy już z odpowiednim momentem. Świece muszą wkręcać się aż do końca. Można powiedzieć na pełnym luzie i dopiero na końcu ma być opór. Jeżeli wkręciliśmy 1-2 obroty i jest już problem, to znaczy, że coś jest nie tak. Że albo świeca nie jest do tego silnika, albo krzywo nam się w gwint wkręciła. Ok, druga załatwiona. Teraz skorzystamy z dłuższej przedłużki. Takiej. I dokręcimy wszystkie 4 świece za pomocą klucza dynamometrycznego odpowiednim momentem. Klucz dynamometryczny daje nam precyzję i powtarzalność działania. Tutaj odkręcamy i ustalamy moment dokręcenia śruby, jaki jest tutaj w tym silniku, to jest 25 newton razy metr, czyli newtonometrów, i za pomocą klucza dynamometrycznego dokręcimy wszystkie 4. Ok, pierwsza świeca dokręcona, teraz druga. Ok, teraz trzecia. I ostatnia, czwarta. W tym momencie, gdy dokręcamy, te uszczelki takie metalowe, które tam widzieliście, one się zginają, powodując szczelną powierzchnię pomiędzy świecą a głowicą. Ok, wszystkie 4 świece dokręcone. Teraz jeszcze raz od końca zweryfikujemy kluczem dynamometrycznym.
Ok, gotowe. Nic mocniej nie dokręcamy. Nie ma takiej potrzeby. W tym momencie możemy składać wszystko w odwrotnej kolejności. Ok, składamy wszystko do kupy. Tak więc teraz możemy uporządkować i uruchomić silnik. Ok, na sam koniec możemy już uruchomić silnik. Jeszcze raz sprawdzamy, czy żadne narzędzia luźne tutaj nie zostały. Wszystko oczyszczone. Więc uruchamiamy silnik. Możemy odpalać i sprawdzimy, jak na nowych świecach uruchomi się silnik. Różnic jakichś szczególnych nie będzie, jednak możemy zauważyć, że troszeczkę równiej samochód będzie pracował na nowych świecach, ale to możemy ocenić dopiero po odpaleniu i przejechaniu się kawałek. Odpalamy, luz, hamulec ręczny. Ok, od razu zauważamy równą pracę silnika i taki efekt chcieliśmy uzyskać. Tak więc koniec, wszystko jest w porządku, wymiana świec przebiegła pomyślnie i tak też powinniście też wymieniać swoje świece. Wszelkie świece, narzędzia, cokolwiek widzieliście na filmie, otrzymacie, zakupicie tak naprawdę z dodatkowym rabatem na słowo, kod rabatowy AUTOFAN w sklepie www.aparts.pl. Polecam zakupy właśnie w tym sklepie u naszego partnera. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!